Dzień dobry, witam Państwa z siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Państwa i moim gościem jest szef tejże instytucji, dobrze Państwu znany, przecież wieloletni radny Rady Miejskiej w Tarnowie, pan Kazimierz Koprowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Prezesie, proszę powiedzieć na początek odnośnie wsparcia WFOŚ-u kierowanego do straży, jednostek straży ochotniczych pożarnych w naszym regionie. Kilkanaście dni temu, czy kilka tygodni temu w Krakowie kolejne promesy trafiły do jednostek OSP. Czy to było Wasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o wsparcie druhów ochotników? A jeśli chodzi o wsparcie dla strażaków, dla druhów ochotników, a także i dla straży zawodowej, to mamy, można powiedzieć, dla ochotników mamy 5 programów w tym roku, natomiast oczywiście zawsze dofinansowujemy corocznie, już tradycyjnie, również zakupy sprzętu, również wozów strażackich, również państwowej, dla Państwowej Straży Pożarnej, a więc dla jednostek powiatowych. Krótko mówiąc, te 5 programów, które realizujemy, to są 2 programy realizowane łącznie z Narodowym Funduszem, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast pozostałe 3 programy to są programy, które finansujemy tylko i wyłącznie z naszych środków. Przy czym do tych 2 pierwszych, czyli do zakupu średnich i ciężkich wozów strażackich, my dokładamy swoją cegiełkę w postaci 2 milionów złotych i prawdopodobnie w tym roku będziemy musieli coś jeszcze do tego dołożyć. Natomiast do pozostałych 3 programów, to jest program Bezpieczny Strażak, to są remizy małopolskie i Mały Strażak. Rzeczywiście w połowie kwietnia były wręczone przez wojewodę oraz posłów, senatorów, gości zaproszonych promesy na zakup średnich i ciężkich wozów strażackich. Łącznie tych promes wręczono 53 na kwoty spore. Tak jak powiedziałem, my do tego programu wydatkujemy na ten program 2 miliony złotych. I mam nadzieję, że środki finansowe, które zostaną przekazane tak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, także sygnowane przez ministra klimatu i środowiska, a także i przez Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz, no, zostaną wydatkowane z pożytkiem i wszystkie samochody w tym roku zostaną zakupione. Pragnę nadmienić, że tych samochodów co rok zakupujemy mniej więcej w podobną ilość. No oczywiście, aby wymienić wszystkie samochody wysłużone, te, które już, powiedziałbym, kres ich używalności pomału dobiega końca. Chodzi o to, żeby te samochody, pomimo że są nowe, a pomimo że są sprawne, ale ze względu na wiek, po prostu one muszą gwarantować wyjazd w każdej chwili, jeśli taka potrzeba akcji się pojawi. A wiemy doskonale, że najczęściej dzisiaj tak ochotnicy, jak i Państwowa Straż częściej wyjeżdża do wypadków drogowych wiosną, czyli powiedziałem, w tym okresie również do wypalanych traw. No można powiedzieć, że mniej do pożaru, bo ich, powiedziałem tutaj, jeśli chodzi o przestrzeganie tego bezpieczeństwa pożarowego, rzeczywiście na terenie Małopolski jest wręcz wzorowe. Oczywiście pożary przypadkowe się zdarzają i tutaj do tego służy straż. Jeśli chodzi o ochotników, to rzeczywiście oprócz tych programów, jak już wspomniałem, nasz program Bezpieczny Strażak, właśnie czeka nas również wręczenie promes na 41 samochodów strażackich, ale lekkich, rozpoznawczych, do tego kłady i jak również i dofinansowanie do remontu. Panie Prezesie, fajnie to wszystko brzmi, ale przejdźmy do konkretów. Powiedzmy, jaka kasa jest przeznaczona na różne tego typu programy? O samochodach średnich i ciężkich już wspomniałem, natomiast jeśli chodzi o ochotników, a więc jednostki OSP, tutaj wnioskodawcami są jednostki, mianowicie w tym roku przeznaczyliśmy pierwotnie 1 milion złotych, jak się okazało, tych wniosków złożyliśmy na ponad 6 milionów złotych, wnioski wpłynęły od jednostek ochotniczych straży pożarnych, w związku z tym zdecydowaliśmy się, że zwiększymy alokację do poziomu 2 miliony 700, czyli więcej niż pierwotnie żeśmy zakładali. Łącznie zakupimy ponad 41 różnego rodzaju jednostek samochodów i kładów i mam nadzieję, że te samochody
posłużą kilkanaście lat. Wiemy doskonale, że przede wszystkim te lekkie rozpoznawcze do takich działań terenowych są używane, zwłaszcza, że także potrzeba pociągnąć przyczepkę, prawda? Powódź, poszukiwanie. Tak, przywóz pomp, prawda, agregatów prądotwórczych, czy sprzętu oświetleniowego, czy nawet powiedziałbym prowadzić różnego rodzaju zabezpieczenia podczas różnego rodzaju eventów, uroczystości. Te samochody, krótko mówiąc, sprawdzają. A więc mamy na ten program w chwili obecnej 2 miliony 700, właśnie 23 w poniedziałek będziemy wręczać te promesy w siedzibie tutaj Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. No i oczywiście mały strażak. Mały strażak, my to nazywamy malutki strażak, dlatego że w ramach tego programu również przeznaczamy kwoty ponad 100 tysięcy złotych. Rocznie te środki są wykorzystywane, a przede wszystkim przeznaczają je jednostki OSP na szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, zakup fantomów, czy powiedziałbym do pokazu środków i różnego rodzaju środków opatrunkowych, przygotować, żeby przeszkolić tą młodzież, aby już przyuczać ich powoli, gdy już będą dorosłymi strażakami, żeby byli, że tak powiem, przygotowani i przeszkoleni. No i oczywiście mundurki, mundurki dla tych młodzieżowych drużyn, a także i ewentualnie do prowadzenia takich warsztatów, prawda, czy ewentualnie również takich szkoleń pozamiejscowych, ale gdzie te szkolenia nie są zbyt kosztowne, a natomiast strażacy również w pozyskaniu jakichś środków uzupełniających, żeby po prostu właściwie przeprowadzili cały cykl szkoleń takich warsztatowych dla tej młodzieży. No myślę, że również i dofinansowanie remiz małopolskich w tym roku cieszy się poważaniem. Zresztą mamy w tym zakresie podpisane jeszcze w 2019 roku w maju porozumienie z marszałkiem województwa małopolskiego i uzupełniamy się w realizacji tego programu. Marszałek finansuje ewentualnie rozbudowę czy dobudowę strażnic, a my dofinansowujemy tą część termomodernizacyjną, czyli docieplenie przegród, ścian, wymianę okien, drzwi garażowych, bram garażowych, docieplenie w remizach chociażby stropów czy ewentualnie posadzek, a więc ten zakres my finansujemy. Ale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to nie jest jakby quasi Państwowa Straż Pożarna, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które powinno dbać przede wszystkim o właśnie bezpieczeństwo i strażaków. Proszę powiedzieć, no takim sztandarowym Waszym programem, to jest program Czyste Powietrze, jak wygląda generalnie zainteresowanie mieszkańców, już mówię tak w skali takiej może bardziej globalnej Małopolski, mieszkańcy Małopolski chcą czystego powietrza? Z całą pewnością tak, aczkolwiek występują też i kierują do nas mieszkańcy swoje obawy co do realizacji, czy też jeśli chodzi o zakres realizacji tego programu. No, dla przykładu u nas w Małopolsce łącznie jest złożonych na dzień dzisiejszy ponad 48 tysięcy wniosków, to jest od początku jego realizacji, a więc praktycznie od 18 roku, przy czym głównie zaczęły te wnioski spływać już od stycznia, od 1 stycznia 2019 roku. Jak powiedziałem, ponad 48 tysięcy złożonych wniosków, ale to przede wszystkim na dotacje, do tego dochodzą jeszcze wnioski pożyczkowe, przy czym pierwotnie udzielaliśmy w ramach tego programu jako fundusz pożyczki dla beneficjentów. W chwili obecnej są włączone banki i to banki się zajmują tym całym systemem pożyczkowym dla beneficjentów czystego powietrza. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane ponad 43 tysiące umów, a więc jest to ogromna ilość. Mniej więcej jest to, plasujemy się na drugim, trzecim miejscu po Katowicach. Czasami nas Warszawa wyprzedza, ale to tak okresowo, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków. No muszę powiedzieć, że wnioski, które do nas wpłynęły, gdybyśmy je chcieli w 100% wszystkie zrealizować, to jest na ponad 933 miliony. Natomiast te podpisane umowy, czyli o tym, o czym wspomniałem, czyli te 43 tysiące wniosków, jeśli chodzi o podpisanie umowy, no to są podpisane umowy na kwotę ponad 825 milionów. Mamy zagwarantowane środki. Tutaj nie ma żadnego problemu, że tych pieniędzy braknie. Jak wiadomo, alokacja w skali całego państwa to jest 103 miliardy i systematycznie te środki do nas spływają. Także jeśli chodzi o wypłaty, też tu problemów nie ma, że tych pieniędzy braknie.
Myśmy łącznie wypłacili ponad 250 milionów już jako Fundusz Krakowski, wypłaciliśmy beneficjentom, czyli tyle do naszych obywateli małopolskich trafiło środków finansowych. Natomiast rzeczywiście mieszkańcy wyrażają swoje obawy, jeśli chodzi o kierunki prowadzonych, czy nie tylko termomodernizacji, jeśli chodzi o docieplenie ścian, czy wymianę okien, ale przede wszystkim o źródło montowanego ciepła. Wiadomo, że musimy wymienić w Małopolsce do końca tego roku wszystkie nieefektywne źródła ciepła. No i teraz każdy mieszkaniec... Ja nawet wejdę w słowo, żeby nie mówić tak ogólnie. No, przykład u mnie z domu, no piec wymagał już wymiany i tak dalej. Zdecydowaliśmy się na ogrzewanie u mamy gazowe. Dwa dni później Putin zakręcił kurek z gazem. No i jest taka rozterka i pewnie wielu mieszkańców ma takie właśnie takie obawy, w co pójść, w co zainwestować. W gaz, czy gaz za chwilę cena nie potrzebuje za wysoko. Ekogroszek, pelet. Już też widzimy, że ceny tego paliwa też mocno idą w górę. Węgiel sam też również poszedł w górę. No i mieszkańcy tak naprawdę, zwykły Kowalski, ma dużą zagwozdkę, w co pójść, w co zainwestować, a to nie jest tania zabawa. Rzeczywiście jest to dylemat, natomiast ja z całą pewnością nie doradzę i nie powiem tutaj, że drogi mieszkańcy Małopolski, proszę iść i wybierać takie źródło ogrzewania. Ale panie redaktorze, po kolei. Z całą pewnością to, co mamy te informacje przekazywane przez stronę rządową, nie tak dawno przekazywano, że mamy zapełnienie tam 70 kilka procent naszych zbiorników gazowych, a więc to, co nam Putin zakręcił kurek, to jest, uważam, z jednej strony dobre dla Polski, bo my sobie robimy zabezpieczenie gazowe, mamy dzięki podjętym działaniom przez rząd, że ten gaz przypływa do nas, bądź go rozładowujemy w naszych terminalach, prawda, z innych kierunków, niekoniecznie rosyjskich. Natomiast rzeczywiście ceny gazu nieco skoczyły. No jest pytanie takie, jeśli ktoś już zamontował kocioł na gaz, no to nie ma odwrotu, będzie musiał go użytkować i częściowo ponieść te koszty dodatkowe. Natomiast jeśli go nie zamontował, no to program Czyste Powietrze, mówimy tu o realizacji programu Czyste Powietrze, bo jeśli ktoś chce montować nie w ramach Czystego Powietrza, no to ma pewną swobodę, aczkolwiek musi tutaj wziąć pod uwagę, że uchwała sejmikowa, jeśli chodzi o sejmiku województwa małopolskiego, mówi, że wszystkie nieefektywne, nieekologiczne źródła ciepła muszą być zlikwidowane do końca tego roku, a więc czasu zostało niewiele. Ale gdzieś wczoraj słyszałem, że chyba na Podhalu pojawiła się taka też inicjatywa, żeby z racji właśnie tych niepewnych czasów dopuścić możliwość, że w sytuacji czy jakiegoś głębokiego kryzysu, czy sytuacji wojennej i tak dalej, żeby można było, nie wiem, te piece były zaplombowane, czy w jakiś sposób zabezpieczone, ale w sytuacji, kiedy byłby jakiś krach, no to... Panie redaktorze, program Czyste Powietrze mówi wyraźnie, że ma być piec zlikwidowany, natomiast wszystkie nieefektywne źródła ciepła mają być skutecznie odcięte. Natomiast jeśli się zbliża krach, no to są, powiedziałbym, jeśli by się coś zdarzyło takiego, no to są to sytuacje wyjątkowe. No powiedzmy sobie szczerze, nie ma gazu i mieszkanie musi czymś ogrzać. Więc no siłą rzeczy ten niezezłomowany piec, prawda, który został tylko odcięty, na przykład zwykły piec kaflowy, który został odcięty, ten przewód kominowy, no po prostu będzie go mieszkaniec musiał no, siłą rzeczy użytkować, no ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, jeśli taka sytuacja kryzysowa, wyjątkowa by się zdarzyła. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Ale do dyspozycji w ramach programu Czyste Powietrze ma rzeczywiście mieszkaniec do wyboru. Może w chwili obecnej zamontować piec na pelet. Są pomysły, aby również pojawiły się piece takie, powiedziałbym, jakby dwufunkcyjne, jeśli chodzi o źródło. Pelet i ewentualnie, żeby ten piec miał taką drugą funkcję umożliwiającą zgazowywanie drewna. Następnie rzeczywiście mamy do tego jeszcze pompy ciepła. Zresztą pojawił się kolejny program, który umożliwia w tym wypadku skorzystanie z dofinansowania w kwocie 21 tysięcy złotych do pomp ciepła, czy to powietrze, pompa ciepła, powietrze, czy ziemia, powietrze. Do tego mamy program Mój Prąd, który w ramach mojego prądu możemy nie tylko zamontować instalację fotowoltaiczną. Oczywiście pojawiły się nowe zasady rozliczeń, ale niemniej jednak
jednak może magazyn również energii do tego, czyli jeśli beneficjent zdecyduje się na przykład na pompę ciepła typu powietrze-powietrze, no to wówczas plus fotowoltaika, to rzeczywiście to całe skorzystanie z tych dwóch źródeł dofinansowania plus w efekcie skorzystanie z takiego ekologicznego sposobu ogrzewania własnego domu, rzeczywiście finansowo może to być korzystne. Natomiast no, nie uciekniemy przed różnymi dywagacjami i powiedziałbym sytuacjami na rynku. No, jest to kwestia, no, chociażby nawet jeśli mamy instalację fotowoltaiczną, możemy również zamontować piece do centralnego ogrzewania elektryczne, bo i takie możliwości są, no bo nikt nie będzie wtedy pruł własnych posadzek i tam montował mat do ogrzewania, tylko wykorzysta, stawiając... Nie. Klimatyzacji my w ramach czystego powietrza już nie finansujemy. No, ale jeśli ktoś ma panele, no to na własną kosztę... Może tutaj połączyć różnego rodzaju funkcje, ale tak jak powiedziałem, no kupując również kocioł elektryczny, może całkowicie bezpiecznie go wpiąć do tej instalacji, która do tej pory pracowała na przykład przy piecu no, opalanym węglem, prawda, czy powiedziałbym, czy jakimś innym źródłem. No i oczywiście rozumiem, że koszty te, jak i gaz, olej, tak samo prawdopodobnie ten opałowy też koszty są wyższe, a więc wielu mieszkańców również takie piece na olej również, czy powiedziałbym, mają palniki dwufunkcyjne i wtedy na olej i na gaz, w zależności od tego, co jest korzystniejsze. No i oczywiście, no rzeczywiście są różnego rodzaju pomysły, żeby sejmik podjął ewentualnie działania, bo takie pojawiają się co jakiś czas propozycje, aby również troszeczkę dokonać weryfikacji tej uchwały, czyli dopuścić w jakiś sposób spalanie drewna, chociażby w wielu państwach europejskich, Niemcy czy Szwecja, Francja, to spalanie drewna jest dopuszczalne. Ja rozumiem, że jeśli ktoś ma zwykły piec, przysłowiowy kopciuch, no to tam w tym piecu może spalić wszystko, prawda? A tu chodzi o to, żeby umożliwić tylko w tych piecach na przykład do zgazowywania drewna, bo tam się już nie da wrzucić plastiku, nie da się płyt meblowych, prawda, i tym podobnie, gdzie chroniąc to środowisko, no jednak ta świadomość mieszkańców Małopolski naprawdę jest dużo, dużo wyższa od tej sprzed paru lat, zwłaszcza, że przecież również oprócz tych szkoleń, które są prowadzone, spotkań z mieszkańcami, tak przez fundusz doradców energetycznych, pracowników gmin, których także szkolimy, energetyków gminnych, których szkolimy. No muszę powiedzieć, że ta świadomość jest naprawdę duża i tutaj mieszkańcy rzeczywiście czynią poważne postępy. No widzimy zresztą po tej liczbie podpisanych umów. No i kwestia jeszcze jedna. Mianowicie to, że mieszkańcy są chętni wymienić, jest pomoc państwa. Mamy przecież uruchomioną w tym roku od stycznia taką trzeci element, prawda, w czystym powietrzu, gdzie dofinansowanie dla tej, powiedziałbym, części naszego społeczeństwa, gdzie dochody są naprawdę niskie, możliwość uzyskania nawet do 69 tysięcy dotacji na wymianę źródła ciepła, termolokalizację domu. Ja rozumiem, że są osoby, które w sile wieku, które mieszkają sami w domkach, no ciężko im będzie wyłożyć kwotę 40 tysięcy, prawda, na docieplenie domu, prawda, czy wymianę źródła. No i tutaj dla tych mieszkańców rzeczywiście te programy mogą być zbawienne. Choć nie będę ukrywał, również na rynku mogą się pojawić problemy w postaci firm wykonawczych i czy te firmy będą w stanie, krótko mówiąc, do końca roku, mimo że będą posiadać odpowiedni kocioł do wymiany, czy będą w stanie go po prostu zainstalować. Nasza rozmowa miała trwać 10 minut, trwa zdecydowanie dłużej, więc na koniec jeszcze jedną taką chciałem zapytać rzecz. WFOŚ wsparł uchodźców i wspiera też Ukrainę. Proszę powiedzieć kilka słów o szczegółach. Rzeczywiście, może nie sam WFOŚ, ale pracownicy WFOŚ-u rzeczywiście
wyniku własnych składek zakupili, wykonali taką pomoc, prawda? Ta pomoc przede wszystkim materialna, żywnościowa została przekazana do Caritasu, bo uważamy, że to jest instytucja, która w tym wypadku, przynajmniej tutaj tak kierując się pewnymi wskazaniami, no po prostu rozdysponują tę pomoc we właściwe miejsca. Natomiast dodatkowo również tutaj chciałbym podziękować strażakom ochotnikom, którzy odpowiedzieli na apel rządu, ministra, no i tutaj komendanta nasz, którzy złożyli w sumie tyle sprzętu pożarniczego, który, no powiedziałbym, on byłby dalej używany w jednostkach, niemniej jednak ze względu na sytuację, która się wytworzyła na Ukrainie po 24 lutego tego roku, w sumie złożono sprzętu, który zapakowano na ponad 200 palet, to jest 6 tirów, i który pojechał na Ukrainę. Były to no, przede wszystkim węże pożarnicze, były to prądownice, były to agregaty prądotwórcze, były to pompy wysokowydajne do wody. A więc tego sprzętu naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mundurowanie, hełmy. Także gdybyśmy chcieli odtworzyć ten, bo taka obliczono, że gdyby chcąc odtworzyć ten sprzęt, który przekazały jednostki OSP do wysyłki na Ukrainę, no to jest na wartość ponad 6 milionów złotych. I my naszymi programami właśnie chcemy dopomóc tym przede wszystkim jednostkom OSP, które ten sprzęt przekazały, wspomóc naszymi środkami finansowymi, aby to bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski nie uległo zmniejszeniu i żeby ten sprzęt został odtworzony. Stąd również zwiększenie naszej alokacji na zakup sprzętu i ten program, który w chwili obecnej jeszcze trwa, bo pozyskaliśmy dodatkowo z Narodowego Funduszu oprócz pierwotnie 1 000 000 złotych, pozyskaliśmy jeszcze 1 100 000, czyli mamy łącznie 2 100 000 do rozdysponowania na przede wszystkim zakup sprzętu dla jednostek OSP, termin składania do 20 maja bieżącego roku. Mam nadzieję, że wniosków będzie, a raczej podejrzewam, że będzie tych wniosków więcej niż alokacja, ale będziemy się starać wszystkie jednostki OSP, wszystkich druków tak obdzielić, aby przynajmniej częściowo im zrekompensować ten przekazany sprzęt na Ukrainę. Panie prezesie, na koniec, no nie byłbym sobą, gdybym nie zadał tego pytania. Nie tęskni pan za Tarnowem, za sesjami Rady Miejskiej? Posprzeczałby się na pewno pan z chęcią z panem prezydentem Romanem Ciepielą, pokomentował może jakie bieżące sytuacje w Tarnowie. No a teraz, no to tak, tu siedzi pan w Krakowie, prawie że w cieniu Babelu, odcięty bo niego do Tarnowa, tylko wieczorem do domu przyjaciel wyspać i rano w porządku do pracy. No panie redaktorze, to nigdy nie były sprzeczne szli, to były zawsze merytoryczne dyskusje. Nikt nie ma patentu ani na mądrość, ani na nieomylność, a zawsze wychodziłem z założenia, że wszelkie działania warto skonsultować z radnymi, bo przecież oni reprezentują mieszkańców, są, można powiedzieć, najbliżej mieszkańca i na co dzień się z nim spotykają. Także wydaje mi się, że z tej mądrości radnych zawsze warto skorzystać. Czy tęsknię? Jest to inna forma, pracuję na rzecz nie jednego, a powiedziałbym wszystkich 182 samorządów gminnych, prawda? Do tego dochodzą jeszcze powiaty, samorządy wojewódzkie, bo również tu zarząd województwa małopolskiego z panem marszałkiem Kozłowskim, ze wszystkimi członkami zarządu, czy z panem marszałkiem Smułką, panem marszałkiem Gawronem, panią Iwoną Gibas, czy panią Malec-Lech, no współpracujemy na bieżąco. Także to nie jest tak, mamy podpisane stosowne porozumienia i te porozumienia może nie tylko czy chcemy, czy nie chcemy, ale chcemy je po prostu wypełniać, bo po to zostały one podpisane. No krótko mówiąc, no ze sprawami tarnowskimi jestem na bieżąco, chociażby nawet dlatego, że nie tylko jestem codziennie w Tarnowie rano i wieczorem, czy po południu, ale przede wszystkim chociażby nawet dlatego, że moja małżonka jest radną, a więc to, co dzieje się na sesji, mam, powiedziałbym, jestem z informacjami na bieżąco i nie ukrywam, że w wielu przypadkach miałbym, no powiedziałbym, inny głos, czy inną, podjąłbym inną decyzję, niż zrobił to pan prezydent, no, ale każdy odpowiada na swoim stanowisku za swoje działania, aczkolwiek no, to, co proponują radni, no, tak jak powiedziałem, no, jest też cenne i warto z tych rad, krótko mówiąc, korzystać, tak żeby no, Tarnów no, nie był gdzieś tam w końcówce, tylko żeby jako drugie miasto co do wielkości w Małopolsce jednak tym drugim miastem pozostało.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Niemalże w cieniu krakowskiego Bawelu rozmawialiśmy z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panem Kazimierzem Koprowskim. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i za to, że po 3 latach tak namawiania wreszcie udało nam się spotkać i to nie góra przyszła do Mahometa, tylko Mahomet przyszedł do góry, nie w redakcji Kuriera Tarnowskiego, tylko w pięknych i przestronnych wnętrzach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przyszło nam się spotkać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.